Wicehrabia de Valmont to dwutomowa manga yosei autorstwa Chiho Saito, którą możecie też kojarzyć z mangi Rewolucjonistka Utena. W mandze poznajemy wicehrabię Valmont, który wraz z byłą kochanką i przyjaciółką Markizą chcą dla zabawy i dla zemsty sprowadzić młodą panienkę Cecile na złą drogę. Panienka ma wyjść za mąż za starego, ale bogatego pułkownika, a tymczasem panience podoba się zupełnie ktoś inny. W trakcie tego zadania hrabia wyznacza sobie jeszcze dodatkowy cel, a jest nim zdobycie pewnej bogobojnej kobiety, w zamian za co Markiza znowu ma go obdarzyć swoimi względami. Akcja dzieje się w Paryżu albo w posiadłościach szlachciców poza tym miastem. Manga narysowana jest na podstawie powieści Niebezpieczne związki z 1782 roku. Jest to powieść tak zwana epistolarna, czyli powieść skonstruowana w formie listów. W mandze też jest ich sporo. Jest to manga yosei, czyli dla dorosłych kobiet, więcej w niej intryg, listów niż akcji. Chociaż i ta się czasem pojawia. Kreska jak dla mnie jest piękna. Świetne stroje, ładnie narysowane twarze, fryzury, pięknie i szczegółowo narysowane budynki i wnętrza. Jest tu o wiele ładniejsza i dokładniejsza kreska niż na przykład w Utenie. Ale ja się wynudziłam. Ta książka na pewno była skandalizująca w tamtych czasach, ponieważ pokazuje zepsucie śmietanki towarzyskiej. Ich wielkie problemy i dramaty są dalekie od tych, które trapią zwykłych ludzi. Książka to została nawet zakazana, a wydana została 7 lat przed rewolucją francuską. Co do mangi, to nie jest zła, ale ja się po prostu nudziłam. Zazwyczaj czytam seineny i nie do końca gustuję w mangach tego typu. Przykładowo manga Supli, zupełnie inna tematyka oczywiście, ale też yosei i tak samo mnie wynudziła. Szczerze to kupiłam tą mangę tylko dlatego, że JPF obiecało, że jak dobrze się sprzeda, to wyda inne yosei, a część yosei jest naprawdę dobra, więc chciałam się przyczynić do ich wydania. Sprzedała się podobno nie najgorzej, ale jak na razie nie ma zapowiedzi nowej mangi yosei. Dla kogo ta manga? Dla wielbicielek lub wielbicieli romansów z epoki. Jeśli ktoś lubi nieśpieszną akcję, dworskie intrygi, omdlewające kobiety, umieranie z miłości i tym podobne, to manga mu się spodoba. Ja jednak mimo szczerych chęci po prostu się strasznie wynudziłam. A wy lubicie takie tematy? Czy też byście się wynudzili? Dzięki, cześć!